Jedziemy do Jyska, ponieważ mój mąż daje ostatnio takie koncerty nocą, wszystko przestało działać, ja nie mogę totalnie spać. Kompletnie nie jestem doceniany i zrozumiany odnośnie moich niesamowitych zdolności artystycznych, tak. No niestety. Znalazł się taki krytyk jak ja, któremu nie pasuje ta muzyka. I teraz jedziemy po poduszkę, bo przeczytaliśmy mnóstwo sposobów, też są operacyjne, ale to już jest ostateczna ostateczność. Ja mam podłoże kiedyś, jak mój mąż potrafi chrapać, natomiast jeden z tych sposobów była dobra poduszka do spania. I jedziemy teraz na taką, za taką poduszką, która się dopasowuje kształtem. Mam nadzieję, że pomoże Krzysiowi, bo bez chrapania też ty się lepiej wysypiasz i mi, bo bez chrapania i ja się lepiej wysypiam. Także trzymajcie kciuki, żeby pomogło, bo mój mąż się uodpornił na świetny specyfik, który psikał i po prostu był cichusieńko, jak myszka pod miotłą. No ale wygrał jego wewnętrzny artysta. Biedny Krzyś, tutaj akurat jest biedna Martuś, bo ty nawet się nie słyszysz. Jestem szczęśliwym poszeleczem nowej poduszki z uśmiechniętą panią. Obym wyglądał którą... rano jak ona. Ja, abym wyglądała jak ona. Tak też może. Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you la 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 la. Wpadłam w szał kwiatowy i szukamy liściaka. Powiedzieliście, że w Leroy jest spoko, więc będzie z Leroy. Byle urósł. Tam są do wyboru do koloru. Tu mam fajną dęczkę, ale to mi gdzieś nie urośnie. Panie, marzę o tym kwiatku. Gdzieś go wsadzę, po prostu marzę o tym kwiatku. O, ten. Jest pewna, bo już zmieniłaś 3 razy. Poproszę go. Zobaczę na ten. Czy ten? Boże, błagam, aby mi tylko nie zdziknął, nie? Teraz doniczkę mu kupię. Coś mi się wydaje, że ja powinnam inwestować w sztuczne. Mech. Kurde, wygląda jak sztuczne. Tak, na razie jeden. No raczej. Szukałam takiego tylko mniejszego, ale nie ma, misiu. Nie chcę paprutki. To jest bardzo podobne. O, ale bym chciała takie coś. Bluszcza. Położyłam sobie go na tej płytce i by rosnął sobie. Na tą półeczkę, co mamy. Myślisz, że ci będzie tak piął? No, myślę, że będzie ładnie wyglądał. Dobrze. Doniczkę masz na niego? Nie. Idę szukać. Mamy go. Mam liściaka. Trzymajcie kciuki, żebym go zbyt szybko nie ukatrupiła. Mąż mi go przyniósł. Idealnie mieści się pod daszek. Wracamy do domku, więc muszę trzymać kwiatka z tyłu, więc już w sumie możemy się z wami pożegnać. No, życzymy wam dobrej nocki, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym. Krzysiu się nie chciał żegnać, to nie znowu wrócimy. On nie chciał się żegnać. Trzymajcie kciuki, żeby nie połamała kwiatka. W następnym vlogu powiem wam, czy go połamam, czy nie. Chociaż nie wróżę tam pozytywnej trasy po prostu. Trzymasz? Rondo, trzymaj się. Przeżyliśmy pierwszy rond, bywa tak dalej. Pa! Wymyśliliśmy sobie półkę. Tutaj, gdzie te dziury są. Więc trzeba to wyjąć i zamontujemy i przy okazji zakamuflujemy to. Bo generalnie niby w IKEA jest coś takiego, że możemy sobie majtać tymi półkami, ale jak już raz zamajtamy, to tak to wygląda. Wiecie, że to i tak jest jednorazowego. Tutaj próbowaliśmy kiedyś szufladę zrobić i patrzcie, co się wydarzyło. Więc to takie aranżowanie, że niby możemy tutaj mieć półkę, a potem gdzieś indziej, gówno prawda, bo potem to widać. Jak idzie? Dobrze. Dziękuję. Gita z majonez. Teraz pokładam sobie kubki. Pięknie. I tutaj mam na kawki. Krzyś robi jedzenie, a ja sobie tutaj ogarnę. Potem mam dla niego jeszcze jeden temat. Bo tam zaliśnie lustro. On nie lubi pić w ściany. Ale tego się nie da. Tam. Nie, tam. Tam będzie lustro, po to go kupiłam. Pochwalę się obiadem. Piechota. Krzyś robił. I to jest generalnie nowa dieta, tutaj dam wam film odnośnie tego, bo to jest keto dieta. Pierwsza dieta, której nie czuć, że jest dietą. Krzyś potwierdza. Pyszna jest. Tak. Ryż nie jest za bardzo keto, no ale... Nie miałem innego ryżu.
Tak, miało być ryżka lafiorowy, nigdzie nie mogliśmy znaleźć. Jeżeli wiecie, co to jest ryżka lafiorowy, to koniecznie dajcie znać. Update, bo robimy to pierwszy raz, jest przepyszne. I takie przepisy znajdziecie właśnie pod tym filmem, co chwilę temu mówiłam, że jest na kanale. Ja czekam na Krzysia, ponieważ pojechał do sklepu, zaraz wraca, jedziemy, mamy tyle roboty dzisiaj, że masakra, weekend był pracowity, ale troszeczkę żeśmy odpoczęli, więc spoko. Baterie w miarę naładowane, jak się dzisiaj wyrobimy wcześniej, to może nawet pooglądam telewizję. Albo pójdziemy na jakiś spacer, także życzę nam powodzenia. A na ten moment potrzebujemy trzymania kciuków, że nie będziemy stać w kolejce do 12 na tych badaniach, bo jeżeli tak wyjdzie, to nic z naszych planów dzisiaj i po prostu z niczym się nie wyrobimy. Telewizora nie pooglądam i będziemy pracować gdzieś do około godziny, nie wiem, chyba 12 w nocy, żeby się ze wszystkim wyrobić. Więc wszystko zależy od tych dzisiejszych badań. Druga sprawa jest taka, że o 18 jedziemy do ginekologa, więc zobaczymy, co tam w brzuchu piszczy. Sama jestem ciekawa. Ja biorę się za rozładowanie zmywarki, bo gdy nie rozładuję rano zmywarki, to mój mąż wszystko tutaj zawali. Cały zlew jest po prostu full pełny, bo zmywarka jest załadowana, więc totalna lipa, no nie? Aby się zabezpieczyć, zaczynam od zmywarki. Zapisałam na takich grupach, urządzam swoje mieszkanie i coś tam, no nie? I ktoś się pyta, czy ktoś z grupowiczów ma tą zmywarkę z Wi-Fi. No i tak ludzie odpowiadają i mówią, że no generalnie nikt nie miał z odpowiedzi, ale każdy był zainteresowany, co ta pralka, znaczy co ta zmywarka robi, że ma Wi-Fi, no nie? I jedyne na co wpadliśmy, znaczy nie wpadliśmy, tylko ja czytałam, na co inni wpadli, to, że sama rozładowywuje. I nie wiem, powiedzcie mi, czy to prawda, bo jak coś, to ja wymienię zmywarkę, jak ona sama rozładowywuje gary, to ja zapłacę te pieniądze. O! Nie, ale tak z innej perspektywy, to zrobiliśmy się wszyscy strasznie wygodniccy. Udokumentuję, że każdemu jak się da palec, to ciągnie całą rękę. Ponieważ kiedyś to by pomyślał, że zmywarka pomyje za niego gary, no nie? Teraz mamy zmywarki, które myją gary. Jeszcze nabłyszczają te gary, dodatkowo je suszą. Generalnie te płyny wszystkie, gdzie trzeba ich szorować, namaczać i cuda na kiju, no nie? Ale my i tak poszukujemy sprzętu, który tą zmywarkę rozładuje. Ja to rozumiem, sama poszukuję, no nie? Ale chodzi o sam fakt, my jesteśmy wszyscy wygodni, no nie? I jest mi z tym źle, nie? Jakby mi ktoś powiedział, ej, skoro tak, ja absolutnie nie narzekam, bo jakby mi ktoś powiedział, skoro tak gadasz, to oddaj zmywarkę, pralkę i odkurzacz, który, robot, który jeździ i odkurza, to bym go powiedziała, że chyba go, to mi ratuje życie. Zobaczcie, jakie mam piękne miseczki, ja już wam je pokazywałam wcześniej, ale to kupiłam kolejne, nie? Takie różowe i baby blue i są po prostu cudowne i taki talerz. Wpadła mi faza na to, że uwielbiam kolorowe miseczki, talerzyki, bo cały czas mieliśmy białe i jak kupiliśmy dom, przeprowadziliśmy się, to wpadłam na znakomity pomysł. Jakże cudowny, także odwodzę wszystkich od tego pomysłu. Jak ktoś wpadnie na taki znakomity pomysł jak ja, to nie realizujcie. Stwierdziłam, że wszystkie ręczniki, które mam w domu, będą białe, żebym mogła je wygotować i tak dalej, i tak dalej. Że pościel będę miała białą, żebym mogła ją wygotować, wiecie, jak pościel hotelową, tylko piękne, sterylne, czyściutkie. Nic bardziej mylnego, ponieważ ja nie domywam podkładu, szczególnie tutaj na przykład przy włosach, albo coś na rzęsach zostanie. Wyobraźcie sobie, jak szybko te ręczniki mi zaszły i pomimo tego, że traktowałam je odplamiaczem, wybielaczem, proszkiem do białego i 90 stopniami w pralce, to i tak zaszły w taki sposób, że generalnie wyciągamy je z braku laku dobry kit. Potem wpadłam na jeszcze genialniejszy pomysł. Skoro białe się nie sprawdziły, to ja sobie wezmę i pierdzielne całkowicie ciemne. I mam wszystkie ciemne ręczniki. One sprawdzają się o wiele lepiej, ponieważ przynajmniej nie widać, jak wytrewnie podkład albo rzęsy, no nie? Mąż się nie czepia wtedy, ale każda z nas musi pamiętać, że kobieta zmienną jest. I ja teraz marzę na przykład o zakupieniu ręczników w kolorze musztardowym.
brązowym, zielonym, takim wiecie, puchaty i coś tam. Nie, nie mogę, bo mam już tak zawaloną szafkę z ręcznikami, że ja bym mogła prowadzić hotel. To mnie troszkę dobija, bo bym chciała sobie tak powymieniać, ale nie mam ich gdzie wsadzić, bo ja nie mogę kupić na przykład 3-4 ręczników, tylko ja muszę kupić ręczników 16, bo stwierdzę, że potem po prostu załaduję sobie całą pralkę ręcznikami, no nie? Lepiej kupić 2-3, może 4, żeby faktycznie tą pralkę trochę obładować, ale tak jak my baby mamy taką funkcję w mózgu, która odpala się co jakiś czas, że chciałybyśmy zmienić kubki, filiżanki, szklanki, tutaj robię to samo, ja notorycznie robię to samo, zobaczcie na to. Mam normalnie 56 takich kubków z Pepco, bo stwierdziłam, że super będzie mieć wszystkie jednakowe kubki z Pepco, bo generalnie podoba mi się, jak ktoś przyjdzie i mam wszystkie takie same kubki. No niby nie można ich mieć w zmywarce i tak je myję w zmywarce, ale do czego zmierzam? Do tego, że one się już praktycznie zdarły, gdzieś tam były brokatowe, skubane, ani jeden się nie potłukł, nie? A jak kupię sobie dwa kubki, takie, żeby mieć do pary, żeby sobie z Krzysiem kulturalnej kawy na tarasie wypić w sobotę, to zawsze mi się jeden potłucze. Zawsze. A jak nakupię tego pierdyliard, to nie stłucze się ani jeden. Ani jeden skubany kubek, no nie? Ale to jest ta półka, którą żeśmy robili i powiem wam, że to było świetne rozwiązanie, bo super tutaj w ogóle pasuje. No tutaj na razie ekspres sobie chowamy, gdy nie robimy kawy. No i myślimy cały czas nad nowym ekspresem. Bardzo bym chciała, bo wiecie, ja teraz w ciąży chce mi się trochę kawy, trochę mi się nie chce, a tej mi się nie chce bardzo, no nie? I robię ją, żeby wypić ją tak z moim mężem, upiję dwa łyki i generalnie cały kubek jest do wylania, bo mi nie smakuje. Krzyś mi kazał odkleić naklejkę z tej butelki, bo ktoś się tego napije, a tu mam nawóz na kwiatki, do kwiatków. Idę właśnie je popodlewać. Czekajcie, prawą ręką, bo lewą to ja nic nie zrobię, no nie? Także pijemy, moi drodzy, pijemy. Numer jeden, bo nawożony. Totalnie nie mam pojęcia, ile tego dawać, ile tego lać. Znając życie, albo będzie za dużo, albo za mało. U mnie są dwie opcje, ja nigdy nie trafiam w punkt. Jeszcze mam jednego na górze, tego nowego, co jechałam z Krzysiem ostatnio, żeby go nie połamać. Nie połamaliśmy go, ale kurde, chyba go umyję dopiero wtedy, jak zrobimy łazienkę jakimś cudem na piętrze. Bo znosić go na dół z tymi liśćmi, żeby go, wiecie, pod prysznicę opłukać, to katorga. Dajcie mi znać, jak często tego kwiatka podlewać, bo jestem w sumie ciekawa, nie mam bladego pojęcia, czy częściej, czy rzadziej. Bardzo bym nie chciała go zepsuć, także będę wdzięczna za wszystkie rady. Piszcie w komentarzu, proszę was, żeby nie zepsuła kwiatka. Może mnie zabije. Już mi się puknął w głowę, kas 300 za kwiatka. No ja dałam, bo to było moje marzenie. Teraz go przekładam z kąta w kąt, bo nie wiem, gdzie go postawić. Jeszcze nie znalazłam mu miejsca, to nie? No ale, ale mam. Także ja lubię takie rzeczy. O, jest Krzysiu. No, co kotuś? Bye. Taka jestem głodna, że nie macie pojęcia. Suszarki pozbieram, nienawidzę tego robić. To jest kolejna rzecz, która cały czas jest. Cały czas pracuję nad tym, żeby wymolędzić w końcu od mojego męża tą nieszczęsną suszarkę bębnową, ale jakoś tutaj słabo mi idzie. Taka jestem głodna, jeszcze nie jem przez godzinę, hej. Tylko myślę, że po prostu jak pojedziemy do tego laboratorium, to zawsze jak się idzie samego rana, to jest takie obłożenie i mam nadzieję, że po prostu będzie tak, że jak pojedziemy teraz trochę później, to po prostu będzie mniej ludzi, że wejdziemy bez większych problemów, nie? Pójdzie nic dziecku mojemu nie dzieje, nic się nie dzieje, Krzysiu zaraz będzie. Tak? Może tak być? Ustaliliśmy to? Ha! Trzeba będzie wetrę po trochę z lalitę. A, tak, właśnie tak. Pomóż mi rozładować planie. Tutaj, lalidos. Hopa. No hopa. No hopa. No dawaj. Pomóż mi, trzymaj. Okej, super. Teraz poskładaj. Pięknie lalito. Nie pomaga, nikt nie pomaga w składaniu prania. Nikt tego nie lubi, nawet lalitos. O, czuję, jak się młody rusza. Ojej. Poskładaj. Taki jest smutny piesek. Każdy coś zrobi. Ty jesteś taka słodka. Tańcz nie żały podłogi, tańcz nie wniosą cię nogi, tańcz nie zjemyś na razie, tańcz jak gwiazdowy w stosie. Nie wiem, czy to tak było, no ale... Wszystko jest coś dobrego, ale nie mogę sobie teraz dziabnąć, bo trzeba jechać.
więc zabieram torbę i lecę. No, my już po badaniach, kolejka była okropna, ale w końcu się udało dotrzeć. Ale i tak zdążyliśmy przed takim apogeum, gdzie kolejka zrobiła się na, nie wiem, 3 godziny, no nie? Więc hit. A teraz Krzysiu poszedł po kawę. Byłam ciekawa, kiedy skończy mi się energia, bo wstałam dzisiaj bardzo wcześnie rano i to jest ten czas, gdzie mam pierwszy kryzys, 9:26. Wszyscy mi piszecie, że śpi póki możesz, no nie? No dzisiaj akurat się nie dało, ale jak mogę, to zazwyczaj staram się tak spać trochę dłużej, bo wtedy jestem w stanie funkcjonować cały dzień. A jak wstanę bardzo wcześnie rano, to potem przez cały dzień szukam tylko miejsca, żeby się położyć i jestem tak nieefektywna, niewydajna w pracy, że aż szkoda słów, więc wolę dłużej rano podrzemać i przynajmniej cały dzień być, wiecie, taka spoko, więc tak do tej w pół do ósmej spanie jest dla mnie idealnym rozwiązaniem i potem funkcjonuje już bardzo dobrze. Także czekamy na kawusie i jedziemy na pocztę, no i do pracy, do domu. To jest moja? Takie same są. O tak, tego potrzebowałam, tak. Normalnie, po mistrzowsku roztargałam sobie spodnie. Ulubione leginsy. Ty nie dążysz tego strzyć? No, będę próbować. Wrócę podeszyć. Dobra, dojechaliśmy pod paczkomat i idziemy odebrać paczuchę. Uuu, jaki złoty lisek! O, jest jakie to malutkie. Ale czadowa! Zobacz. Dobra. Joda. No nie, to myślałem Simba, myślałem, że to Joda na początku. Simba i do kompletu są spodanki. Aha, no dobrze, fajnie. No i tutaj takie bodziaki dwa. Kto to będzie prał? Kto to będzie rozwieszał takie małe? No kto to będzie pracował? Prać, rozwieszać. Nasze nie prasujemy. No, ale do 3 miesięcy powinno się prasować, Ula mi mówiła. Tak? No, żeby wyparzyć w bardzo wysokiej temperaturze w ogóle prasujesz, żeby wyparzyć wszystkie bakterie. Bo to wiesz, tam se pływało, młode, tam, błykało, no nie? A potem cały czas z jakimiś takimi rzeczami to może jakiegoś uczulenia dostać. I przez te 3 miesiące pierwsze trzeba prasować. Trzeba jakiś kalendarz zaznaczyć, kiedy kończymy. Wiesz, ile czego masz? Nie, zatraciłam się w tym w pewnym momencie. Tak mi się wydaje. Muszę to ten, ogarnąć, tylko to idzie do prania na razie. Dobrze, odwrócę się, bo tam majtki ze mną były. No. Każdy nosi majtki, tak jak staniki. Nie, Joey nie. A Joey, no to Joey nie, ale Joey nie ogląda. A kto wie, może Joey ogląda i nam skomentuje, że ogląda i on nie nosi dalej. Właśnie, kochanie. Ale większość oglądających nosi majtki. Dobra, robimy ankietę, kto nosi majtki. Przyznawacie, bo Krzysiu chciałby wygrać tę ankietę, a ja wiem, że ja wygram. Że więcej nosi niż nie nosi? No raczej, nosisz majtki? No ja noszę, ale to my jesteśmy tutaj takim trochę małym elementem ale całej ankiety. Ale ja też noszę majtki. No to, więc... to nie znaczy, że 100% ludzi, bo dwóch żeśmy przeankietowali. My się z wami żegnamy, widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczyska, pa! Summer.